Tą rączką wichurą ciszyła. Co ty gadasz? Ania jeść nie chce. Jakby chęci w ogóle do życia nie miała. Przecież wiemy, że zatrzymała. Tak? Nowe życie, nowa zagraniczna żona. To by się we łbie przewróciło. W dupę mnie pocałuj. Pan Stanisław. O, Hela. Dawno pana nie widziała. No. Chcesz, żebym po raz trzeci wdową została? Dom chcę skończyć. Z Władkiem już nie daję rady. To jest trudny człowiek, prawda? Ale to też jest twój brat rodzony. Co z tego? To, że musisz się z nim dogadać. Tak, dogadać. Z Władkiem. A może ty byś z nim porozmawiał? Jak mężczyzna z mężczyzną. Ale wiesz, o tych sprawach. O jakich sprawach? O tych sprawach? Ja? Ty. No co, mamu, Hela się nie nada? Pracowita, obrotna. Dzień dobry. Strasznie wieje. No trupy, no. Słucham? Nic. Jakby ci to powiedzieć. Chodzi o to, że... Zuniu, poczekaj. Będzie tak, że znaczy... Jakby jesteś... Stajesz się tym mężczyzną, więc razem z mamą postanowiłem... Znaczy tak naprawdę to ja, jako mężczyzna, postanowiłem... Cześć. W porządku wszystko? Tak. Będzie niosę. Aha. Będę. Ponieważ... Powiedz mi, jak tam na tej uczelni dzisiaj? Czyś to, o czym nie zapomniał? Zapomniałem o czymś? Oświadczyć. Mi się, Staszek, zapomniałeś. A coś ty myślał? Że staremu to łatwiej będzie. Tata, ma jeszcze tam ten swój warsztat stolarski? Nie, zlikwidowany, nie ma. Ale wiesz co, jest taki tam składzik, Staszek tam czasem coś dłubie, narzędzia trzyma. Że co? A, to na pewno się nada. Trochę zmodernizujemy i wszystko się zmieści. Składzik? Warsztatu mi oddam. Po moim trupie. Niczego mu nie odmówię. Jedyny syn mi został, a młodym pomagać trzeba. Kim młodym? On ma 56 lat. Ile lat by nie miało, to zawsze dziecko będzie. Nie oddam. Warsztatu nie oddam. Co pan się tak wystraszył? Babskiej nogi pan nie widział? Nie, ja się nie boję. Ja co, Hela? Jak to co? Mi się wydaje, że pan dobrze wie, co ja robię. I tego samego pan chce. Ale ty co? Palić zacząłeś na stare lata? Coś cię zgłupiał? Odbiło ci? Kompletnie mi odbiło, kobieto. Złaś pan, krzywo jest. Złaś pan. Jezus Maria, Staszek! Nie było cię w kościele. Szukałem pracy. No, najwyższy czas. Paniczek z Krakowa. Pracy szuka. Szuka i szuka, znaleźć nie może. Andzia wygrała w Totka. Będzie na mieszkanie dla ciebie, znaczy dla was. Tomek sprzedał auto. Pan Stanisław. Hela. Hela. Córki pana karmiłam.